Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Człowiek, który jest z kolei nacenzurowanym w Prawie i Sprawiedliwości, między innymi. Dzień dobry, panie Adamie. Kłaniam się. Spokojnie, mamy czas. Gonił nas czas tylko przy okazji spotkania z Janem Wojciechem Piekarskim, ale teraz nam powinno się udać. Przedstawiając pana, powiedziałem, że jest pan rzecznikiem praw obywatelskich, to jasne, i że jest pan cenzurowanym w Prawie i Sprawiedliwości, bo ostatnio, a to się rzadko zdarza, organizuje pan konferencję, żeby odpowiedzieć im na zarzuty wobec pana. Myśli pan, że się udało? No, myślę, że dyskusja jakoś się uciszyła i dalej normalnie mogę pracować. Później już nie było dalszych komentarzy. No zobaczymy, co dalej. Ja cały czas podkreślam, że ja robię swoje. Ja mam mnóstwo problemów, tematów, którymi się każdego dnia zajmuję. Wiele z nich się nawet nie przebija do debaty publicznej, bo nie są jakoś specjalnie politycznie nośne. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby mnie nie wciągać w jakąś taką wojnę polsko-polską, tak bym to nazwał, w taką właśnie pozycjonowanie, że jestem z tymi innymi. Ja od kilkunastu lat zajmuję się prawami człowieka, nigdy nie byłem w żadnej partii politycznej, nigdy nie byłem politykiem, a to, że czasami podnoszę pewne tematy, które mają konsekwencje, powiedziałbym, polityczne czy dla debaty publicznej, no to po prostu jest naturalne na tym urzędzie. Czy w Polsce są łamane prawa człowieka dzisiaj? Są łamane. Są łamane od i teraz, i wcześniej były łamane i mamy mnóstwo problemów w różnych sferach życia, od praw osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, dyskryminowanie różnych grup społecznych poprzez kwestie praktyk działania policji, nie najlepsze funkcjonowanie sądów, prokuratury, po różne kwestie też dotyczące, powiedziałbym, najnowszych czasów. To, co mnie szczególnie niepokoi, to jest to, czy nasze mechanizmy ochrony praw i wolności jednostki, czyli te instrumenty, które służą, powiedziałbym, skarżeniu się, naprawianiu rzeczywistości, będą funkcjonowały poprawnie. Tutaj mam oczywiście na myśli Trybunał Konstytucyjny. Właśnie, to zapytam inaczej, bo są i takie zarzuty, ale nie wiem, na ile one są prawdziwe i zgodne z prawem, bo można mieć emocje różne, ale można położyć później konstytucję na przykład i powiedzieć, być może wam się tak wydaje, ale paragrafów to oni nie połamali. Czy od 25 października zeszłego roku, powiedzmy, umownie, zostały złamane prawa człowieka w Polsce? Znaczy, pytanie jest takie, czy możemy mówić na zasadzie takiej, prawda, jednostkowej, bo ja mógłbym mnóstwo różnych przykładów podać. No, weźmy pierwszy przykład z brzegu. Już dawno powinna być uregulowana kwestia wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. To jest kwestia cały czas niewyjaśniona. Ale weźmy nawet Trybunał Konstytucyjny. To, że nie dokonano zaprzysiężenia tych trzech sędziów Trybunału powołanych przez Sejm poprzedniej kadencji, to jest sytuacja, która ma skutki dla praw i wolności jednostki. Czyli prezydent Andrzej Duda, nie robiąc tego, łamie prawa człowieka? To znaczy nie inaczej. Ja bym powiedział, narusza w ten sposób niezależność Trybunału Konstytucyjnego i jako organu, który stoi na straży praw i wolności jednostki. To troszeczkę jest bardziej skomplikowane, bo nie możemy, no bo cała idea polega na tym, że Trybunał Konstytucyjny ma być niezależny w swoim działaniu, a to się wiąże z tym, jak są powoływani sędziowie, jak on funkcjonuje, czy jest to organ stabilny, czy podlega jakimś zawirowaniom, a tutaj no niestety ten kryzys konstytucyjny nie zmierza do końca, wręcz do eskalacji. Te wszystkie opinie międzynarodowe, czy to Komisji Weneckiej, czy Komisji Europejskiej, czy teraz Komitetu Praw Człowieka ONZ, no to wszystko potwierdza i to nie są jakieś głosy odosobnione, to są też głosy potwierdzane przez wiele osób naszego życia publicznego. To nie są głosy odosobnione, ale to są głosy przesadzone, jak słyszę z kolei obronę drugiej strony. Czy, skoro mówi pan, że jest taka groźba, że nie powołując tych sędziów, prezydent narusza odpowiedni paragraf, co jesteśmy w stanie, albo jaka instytucja, co jest w stanie z tym zrobić, żeby tego naruszania odpowiedniego paragrafu nie było? Możemy jedynie domagać się od prezydenta, żeby przestał tego dokonywać i żeby wreszcie to zaprzysiężenie. Czy jest jakaś instytucja? Ja też, znaczy, możemy my jako społeczeństwo obywatelskie, możemy, politycy powinni się o to upominać, zresztą to robią, no tylko mamy do czynienia z takim w pewnym sensie sytuacją, nie zrobię tego i co mi zrobicie, tak? I musicie się z tym pogodzić, musicie się dostosować, musicie zapomnieć o Trybunale i traktować to w kategoriach tylko i wyłącznie pewnego sporu politycznego, a jednocześnie przekaz, tak bym powiedział, jest taki, że to nie dotyczy obywateli, to jest jakiś spór tam na szczytach władzy, a to jak najbardziej dotyczy, no bo jeżeli Trybunał nie jest w stanie orzekać o
codziennych, zwyczajnych kwestiach obywatelskich, o kwestii ustawy inwigilacyjnej, o ustawie antyterrorystycznej, czy już nawet, już szukając takich przykładów, na co ludzie się szczególnie ostatnio skarżą do rzecznika, to jest ustawa o obrocie ziemią, tak, która wprowadza bardzo daleko idące ograniczenia w nabywaniu ziemi przez osoby indywidualne, które nie mają statusu rolnika, bądź nie są przedstawicielem kościoła jakiegoś w Polsce. To jest bardzo konkretny problem. I co? Sprawa leży w Trybunale, czeka na rozpoznanie i no i co? No i czekamy, tak? A jak już dojrzeje do rozpoznania, no to powstaje pytanie, kto ją będzie rozpoznawał? Czy Trybunał, który jest w pełni niezależny od czynników politycznych, który jest pluralistycznie skomponowany, czy też Trybunał, który jednak jest podporządkowany władzy politycznej? Tylko teraz mamy te trzy instytucje, choćby z ostatnich miesięcy, które pan wymienił, Komisja Wenecka i tak dalej, które mówią to, co mówią. Rozumiem, że to też jest jedyne, co mogą zrobić, wypowiedzenie swojego zdania. Koniec. No nie, no jeżeli chodzi o Komisję Europejską, to no, jesteśmy już... No może, ale wie, że przegra, więc tego nie podejmuje. No, nie wiem, co Komisja... Znaczy, trudno mi jakby wypowiadać się na temat tego, co, jakie strategie dalsze będzie miała Komisja Europejska, tylko w pewnym sensie... No, apel Wałęsy na zasadzie pomyślcie, czy by nie wykluczyć Polski ze struktur, nie odpowiedzieli pozytywnie, bo wiadomo, że jakby zaczęli, to będą głosy sprzeciwu i nic z tego nie wyjdzie. Tak, tylko że Komisja Europejska ma też inne mechanizmy takiego, powiedziałbym, ciągłego monitorowania sytuacji, upominania się, wszczynania różnych postępowań dotyczących naruszania prawa europejskiego, ewentualnego wstrzymywania płatności, co oczywiście nie jest najlepsze dla Polski, ale to jakby tego tylko i wyłącznie całej dyskusji nie sprowadzał do tego słynnego artykułu 7 traktatu, który właśnie może prowadzić do wykluczenia z prawa głosu. Panie rzeczniku, to mamy taką sytuację, jaką mamy i kiedy ostatnio widzieliśmy posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie kilku sędziów wybranych przez nowy Sejm w ogóle nie podejmuje pracy, wstają i odchodzą i komentarze są takie, strzelają sobie w kolano. I ja staram się nawet rozumieć ich rację. Gdzieś tam się opowiadają po innej stronie myślenia, jeśli chodzi o Trybunał. Ale jednocześnie patrząc na całą strukturę demokracji, no to jest jakaś ostateczność Trybunał Konstytucyjny. A mimo wszystko to jest instytucja sparaliżowana dzisiaj i nikt nie ponosi za to konsekwencji. Taka jest prawda. Ale jakby na to nie patrzeć, aby ponieść konsekwencje i tak cały system organów państwa, czy to Trybunał Stanu, czy funkcjonowania prokuratury. Trzeba przestać pełnić urząd? W dużej mierze w Polsce tak to teraz wygląda, no bo jakiekolwiek próby wszczęcia postępowania przed Trybunałem Stanu jednak wymagają większości sejmowej, a co do prokuratury, no to dobrze wiemy, że nie po to łączono Urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, żeby teraz Minister Sprawiedliwości mówił, to tutaj prokuraturo, działaj sobie samodzielnie, ja tutaj nie będę w ogóle patrzył na to, co się dzieje, tylko jak jest oczywiste, że politycy mają wpływ na funkcjonowanie prokuratury, bo taka jest idea połączenia tych dwóch urzędów, ale także przyznanie tych różnych dodatkowych uprawnień prokuratorowi generalnemu, jeżeli chodzi na przykład o decydowanie o różnych czynnościach w postępowaniu przygotowawczym, o delegowaniu tych czy innych prokuratorów do prowadzenia postępowań. Czy, przepraszam, że zmienię temat, ale myślę sobie o tym, słuchając ostatnio rodzin, części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, czy to jest łamanie praw człowieka, ekshumowanie ich bliskich wbrew ich woli? Jeżeli jest to wbrew ich woli, to te osoby powinny mieć możliwość odwołania się do niezależnego organu. W polskim systemie prawnym takim niezależnym organem może być jedynie sąd. Niezależny i bezstronny sąd, który powinien w takiej sytuacji, moim zdaniem, zważyć sprzeczne interesy. Z jednej strony interes prokuratury, polegający na tym, że z różnych powodów może jej zależeć na tym, aby przeprowadzić tego typu czynności dowodowe. Z drugiej strony interes tych, którzy mówią, dla mnie ważniejsze jest prawo do poszanowania pamięci o bliskich, prawo do pochówku, prawo do grobu i to jest uznawane od wielu, wielu lat w polskiej doktrynie na gruncie konstytucji za tak zwane dobro osobiste. A to się da zrobić przed ekshumacją? No, taka jest moja teza, którą postawiłem w wymianie listów z prokuratorem Pasionkiem, twierdząc, że w takiej sytuacji te osoby, które się nie zgadzają, te rodziny, które się nie zgadzają, powinny mieć możliwość złożenia zażalenia do
sądu i z tego co wiem, niektóre rodziny podejmują takie działania, także wydaje mi się, że w ciągu najbliższych dni, tygodni pewnie będziemy mogli się zorientować, czy sądy podejmą się tego zadania. Tutaj jest kwestia kontrowersyjna, żeby być tutaj uczciwym, dotycząca tego, czy można przepis kodeksu postępowania karnego, który powiedziałbym jest taki dość wyrazisty, interpretować tak prokonstytucyjnie, czyli biorąc pod uwagę zasady konstytucyjne i z tego wywodzić możliwość zażalenia. Ja twierdzę, że tak, pan prokurator Pasionek twierdzi, że nie. No i na tym polega tylko spór. Pierwsza ekshumacja 14 listopada, kolejne pewnie niedługo później. I zastanawiam się, czy patrząc na to, jak wygląda procedowanie w polskich sądach, sąd byłby w stanie zdążyć wydać swój wyrok przed. Wydaje mi się, że tak. To znaczy sądy, jeżeli mają taką potrzebę, potrafią orzekać bardzo szybko i potrafią odpowiedzieć na konkretną, prawda, potrzebę społeczną. Tym bardziej, że z tego co wiem, to najpierw będą planowane ekshumacje tych osób, tych rodzin, które nie mają nic przeciwko. Już nawet teraz z wypowiedzi prokuratury można usłyszeć taki ton, że poczekamy, prawda, z tymi, które się na to nie godzą. No, zastanówmy się też nad tym, czy wolimy mieć rozstrzygnięcie takiego sporu w sądzie i pewne poszanowanie, rozważenie tych różnych powiększania wartości. Bólu, no bo to jest wywlekanie tej sprawy jeszcze bardziej publicznie. Tak, ale zastanówmy się, co by się stało, gdyby nie było tego w sądzie. Tak, znaczy sąd służy często temu, aby eliminować pewne emocje, które są w ludziach. Tak? Mówimy, okej, no sąd orzekł, musimy się z tym zgodzić. I wyobraźmy sobie, że ktoś, kto się nie godzi z ekshumacją, nagle w momencie dokonywania tych czynności zaczyna to blokować, zaczyna indywidualnie, prawda, przekazywać całemu społeczeństwu swoją traumę, swoje cierpienie, swoją krzywdę. Tak? Sąd jest między innymi od tego w demokratycznym państwie, żeby tego typu ból wcześniej uśmierzać, żeby przekazywać do, przejmować do swojego rozstrzygnięcia różnego rodzaju konflikty. Czy w Polsce w ogóle konstytucja jeszcze działa? Patrząc z pana perspektywy człowieka, który stoi na straży praw obywatelskich. Powiem tak, mam, jakby to powiedzieć, mieszane uczucia, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, bo jeżeli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie wielu organów, to no jak tak, najbardziej... To rozumiem. Tak. Mówimy o niuansach, które też mają znaczenie. Natomiast bym powiedział, cała idea, ja wrócę do Trybunału Konstytucyjnego, cała idea funkcjonowania Trybunału jest po to, aby korygować, weryfikować to, co jest przyjmowane w parlamencie, ustawy. I oczywiście akty podustawowe, przede wszystkim rozporządzenia. W momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny nie działa, albo działa opieszale, albo jest sparaliżowany, to wtedy powstaje pytanie, czy co może zrobić ustawodawca, jak daleko może się posunąć, jakie rozstrzygnięcia może przyjąć i czy to podlegać będzie jakiejkolwiek weryfikacji. No i tutaj z tym mamy problem, bo jeżeli byśmy prześledzili chociażby ustawę o mediach publicznych, czy później ustawę i tą pierwszą, i drugą, no to co się stało? No została dokonana absolutna zmiana tego, kto zarządza mediami publicznymi. Zostało to przekazane w ręce polityków, najpierw ministra Skarbu Państwa, później Rady Mediów Narodowych. A później prezesa. Tylko nieformalnie. No. Rady Mediów Narodowych, tak, mi nie wypada tutaj komentować politycznie, ale wiemy dokładnie, że tutaj jest pewien łącznik politycznych między jednym a drugim. Tak? No i teraz zostały złożone wnioski do Trybunału Konstytucyjnego, ale tak długo jak one nie są rozpoznane, to nie ma to znaczenia, a w międzyczasie kontrola została przyjęta. Tak? I ja raz na jakiś czas dostaję skargi od dziennikarzy mediów publicznych, którzy zostali zwolnieni z pracy, którzy mówią, że to było niesłuszne, że czują się pokrzywdzeni. Pan może wtedy wydać opinię, która jest dla nich ważna w czasie procesu sądowego z pracodawcą, czy jak to działa? Ja mogę wszcząć postępowanie cywilne na ich korzyść, czyli teoretycznie mógłbym złożyć pozew do sądu, ale uważam, że w takich sprawach lepiej, jeżeli już to jest, przyłączać się do postępowania, które się toczy. Zresztą się niedawno przyłączyłem do sprawy Jerzego Sosnowskiego, dziennikarza Trójki, który bardzo znanego, który został zwolniony i zresztą w wypowiedzeniu mu napisano, że ponieważ wyrażał krytyczne opinie pod adresem, prawda, swojego pracodawcy. Ale to pokazuje, jak to działa, tak? Że przejęcie kontroli nad
mediami publicznymi, też doprowadziło do bardzo konkretnych konsekwencji w odniesieniu do wielu, wielu dziennikarzy. Niektórzy się z tym pogodzili, niektórzy uznają, że tak nie powinno być, że to narusza ich prawa, ale to też narusza nasze prawa jako obywateli, bo po to mamy media publiczne, aby przekazywały informacje w sposób szeroki, pluralistyczny, zróżnicowany, uwzględniający różne punkty widzenia. I tutaj wydaje mi się, że do czego zmierzam? Do tego, że konstytucja i funkcjonowanie różnych organów państwa powinny blokować też pewne rozwiązania, które są polityczne, które są sprzeczne z konstytucją, no właśnie, tylko... a czasami dokonuje się tych wiedząc, czy jakby zakładając, że i tak nie będzie szansy na to, żeby ktoś skontrolował to w jakimś rozsądnym czasie, czy biorąc pod uwagę, czy ktokolwiek w ogóle to kiedykolwiek skontroluje. Jasne, mam tylko taki problem, patrząc w ogóle, jak się to wszystko rozwija dzisiaj na świecie, ale skupiam się na naszym kraju, że konstytucja przestała być taką ścianą, której nawet politycy zdobywający większość nie są w stanie młotem większym, mniejszym zburzyć. I że nie ma już czegoś takiego, co byłoby w stanie powiedzieć stop. No ale niekoniecznie, panie redaktorze, no bo proszę spojrzeć chociażby na Wielką Brytanię. No, niedawno ten sąd najwyższy, High Court... No ale ten sąd usłyszał to samo, co nasi sędziowie o samych sobie, no, że są właśnie niegodni decyzji. Dobrze, usłyszał, tak? Ale co ten sąd powiedział? Że parlament musi wyrazić swoją opinię na temat Brexitu i nikt nie mówi, że nie będziemy słuchali tego sądu. Każdy mówi, tak, zgadzamy się z tą opinią, to jest bardzo ważne. Patrzmy na takie przykłady jak Niemcy, jak Francja, jak państwa skandynawskie, tam nikt nie podważa znaczenia konstytucji, nikt nie podważa znaczenia sądów, trybunałów konstytucyjnych, sądów konstytucyjnych i to jest dla nas punkt odniesienia, a nie polityka osób, które mówią, że ich wola narodu, wola suwerena jest ważniejsza niż jakiekolwiek prawo. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, bardzo dziękuję, dziękuję za bardzo. Spotkanie. Dziękuję bardzo. Za chwilę będziemy rozmawiali o Stanach Zjednoczonych z Michałem Urbaniakiem. Swoją drogą też ciekawy czas się zaczął, prawda? Wycenia. Do zobaczenia. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, a teraz u nas Michał Urbaniak, człowiek, który krąży między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Jestem... Cześć Michał, dzień dobry. Czuj się zaproszony do naszego mobilnego studia. No. Ale fajnie. Jeszcze tylko pas i ruszamy, szefie. Dobrze? Co się porobiło w tych Stanach, powiedzmy? No, czy mogę prosić o inny zestaw pytań? No nie bardzo. Cały świat zastanawia, pyta się dzisiaj Donald Why. Why? To jest dla ciebie zaskakujące, czy nie? Zastanawiam się, czy jak patrzyłeś na wybory, jak one się rozkręcają, kładłeś się jako Michał Urbaniak myślący, Hillary będzie prezydentem jutro rano, zobaczę jak to będzie. Budzisz się, a tutaj niestety... Nie. Ja od dłuższego czasu mawiałem, i widziałem, że tak może być i że tak właściwie będzie. Mhm. Mi się wydaje, że tu jest problem leży gdzie indziej. Że gdzieś demokracja w naszej cywilizacji doszło do takiego momentu, że potrzebuje zmiany. A teraz, czy zmiany będą dobre, czy nie, to już... No, różnie bywa, wiesz. Nawet są tacy, którzy mówią, że dobra zmiana, zaklinają rzeczywistość i jakoś tego dobra nie widać, albo jest w ograniczonym zakresie. Natomiast... Była jakaś taka nadzieja, że ta Ameryka taka duża i tak wszyscy na nią patrzą, wielu się zachwyca i tak dalej, że ona jest mądrzejsza od reszty świata, który rzeczywiście w jakąś taką brunatną stronę skręca. No i się okazało, że nie. No, powiem jeszcze tak, że we wszystkim Ameryka, którą a propos kocham w dalszym ciągu, jest zawsze w przodzie gdzieś. Wszystko, parę lat. Jak coś tam się dzieje, to potem się gdzie indziej. Z reguły tak jest. No i tutaj też, nie wiem czy była pierwsza, ale symptomy tego były dawno. Przede wszystkim Ameryka to jest dziwny kraj, bo jest Nowy Jork, Ohio i Kalifornia. Nawet Chicago nie ma. Tak jest malowidło Strindberga, gdzie jest właśnie tak zrobione. Nowy Jork, Manhattan, Hudson River, Ohio i Kalifornia. No i teraz mamy Kalifornię, która protestuje przeciwko Trumpowi, mamy Nowy Jork, który wychodzi na ulicę i protestuje przeciwko zwycięstwu Trumpa, no ale mamy, bo on nawet wczoraj, to już jak podliczono dokładnie, głosów więcej miała Hillary Clinton. Niewiele, ale więcej. Chciałem o tym powiedzieć. No. System elektorski jest przestarzały. Powstał w XVIII wieku.
No, nie ma odważnego, żeby to zmienić. Ale ona więcej ma głosów, podobnie jak Al Gore kiedyś, ale wygrywa republikanin, w tym przypadku już nie Bush, a wygrywa Trump. I to mimo zwycięstwa właśnie gdzieś na wschodnim wybrzeżu i zwycięstwa też na zachodnim wybrzeżu, cała środkowa część Stanów powiedziała, ten facet ma rację, mimo że opowiada takie rzeczy, mimo że uważa, że facet będący na scenie ma prawo dotykać każdą kobietę i robić z nią co chce, a ona powinna się zgodzić. No. No niestety, tak daleko cywilizacja zeszła, to potrzeba jakiejś korekty, ale... Co, niezależnie od tego, jak bolesnej, ale korekty potrzeba? No pewno, że potrzeba korekty jakiejś w systemie. Demokracja to już 200 lat, jak powstała w Stanach, prawda? No. No i trzeba by coś z tym zrobić. No i właśnie te zmiany są bolesne. Masz poczucie, że wygrała głupota, wkurzenie, rozsądek? Co wygrało tak naprawdę? Prostactwo wręcz. No po prostu prosty odruch zmiany. Nie jest mi dobrze tam temu, to całe Ohio nie jest tak, jak być powinno. Zmieńmy. Ten gada tak. Jeszcze jedna rzecz, co prezydent, nawet tutaj polski prezydent powiedział, że co innego się mówi w kampanii wyborczej, a co innego się robi, jak się jest prezydentem. Się już ma... Ta szczerość nawet jest bezcenna, tylko że jakoś cały czas o tym zapominamy, nie? No tak, ale jest problem taki, że czy Trump się nauczy być prezydentem, czy nauczy się polityki, czy zdąży? No, ma 4 lata na pewno, a powiedział, że może nawet 8. Wierzysz, że to jest facet na 2 kadencje? Tak swoją drogą? Nie, ja nie wierzę, chociaż nigdy nie mów nie, jest powiedzenie, prawda? Generalnie można by powiedzieć też, miałem taką myśl, że w stylu amerykańskim można by książkę napisać How to. I ty, How to, czyli jak zostać prezydentem. Można by taką książkę napisać. Ale zobacz, tak myślę sobie nawet o tej rozgrywce. Mamy Hillary Clinton, prawniczkę, byłą senator, byłą pierwszą damę i tak dalej, i tak dalej. I mówi się o niej, to jest babka z establishmentu, my go nienawidzimy, oni o nas nie myślą, oni w ogóle nas nie słuchają i tak dalej, i tak dalej. I po drugiej stronie mamy faceta z establishmentu, któremu ojciec dał fundament fortuny, którą on akurat niespecjalnie pomnażał i tak dalej. Też faceta z tamtej części świata. A jednak gościa, który prostymi chwytami jest w stanie porwać tak duży kraj, no. No bo jest to czas populizmu. Ludzie robią celebrytów. W ogóle tutaj dużą rolę odgrywa internet a propos. Mm-hmm. Social media i tak dalej. Wiesz, ale Hillary też miała sztab ludzi, który ogarniał to w fajny sposób. No bo dzisiaj rzeczywiście ludzie mają takie poczucie, że oni mają dostęp nieograniczony do wiedzy, znaczy do informacji, ale niekoniecznie do wiedzy, no bo nie zawsze za informacją stoi jakaś wiedza. Tak. Nie czytają kontekstów, nie czytają ze zrozumieniem, więc to jest jakiś problem czasów, ale mimo wszystko jedna i druga strona miała tę samą możliwość. No, on lepiej to wykorzystał. No tak, no ale tutaj są inne problemy, które od lat nurtują Amerykę. Obama, którego uważam za jednego z najlepszych prezydentów w historii naszych czasów, fantastyczny facet, no niestety miał i ma i cały obóz demokratyczny i gdzieś nie wszyscy go popierali do dzisiaj i właściwie uważam, że partia demokratyczna jest winna temu, że Trump wygrał. Po prostu nie docenili sami w sobie, biali Amerykanie nie docenili Obamy. I ten rasizm jest, był, mam nadzieję, że nie będzie, ale w tej chwili... Wczoraj właśnie, kiedy rozmawialiśmy na gorąco po tym, co się wydarzyło, to jeden z naszych komentatorów powiedział, że cały czas w Ameryce jest walka północy z południem, w jakimś sensie. Facet, który rządzi Ku Klux Klanem, napisał, no brawo, nareszcie, udało się. Wygraliśmy i dołożyliśmy się do tego, żeby Trump wygrał. I to, jak Tomek Lis wczoraj słusznie zauważył, to się dzieje właściwie 8 lat od momentu, kiedy w Ameryce czarnoskóry został prezydentem. No tak. Więc to się nie zmienia w tą stronę, że się otwierają ludziom głowy, tylko wręcz przeciwnie. No. Wręcz przeciwnie. Nawet moi muzycy, wielu muzyków, z którymi gram, są czarni, stają się naprawdę radykalnymi rasistami antybiałymi. Czarnoskórzy antybiali. Tak. I narzekają na to i tak nie było, jak
kilkadziesiąt lat temu, w tej chwili naprawdę wielu moich przyjaciół czarnych w Stanach po prostu ciągle mówi, coś przynoszą, mówi, widzisz, patrz, zobacz, widzisz, co robią z nami i tak dalej. Ale co, czują się krzywdzeni, czują się lekceważeni przez białych i dlatego... Wszystko, co najgorsze. No. I wręcz... Gorzej opłacani, czy jak? O co chodzi? No, wszystko. Wszystko, co możemy wymyślić. Jeden z moich przyjaciół, Al McDowell, jak byliśmy ostatnio teraz na trasie w aucie, jechaliśmy, położył komputer i puścił film, w którym udowadniają, że chrześcijanizm powstał w Afryce, że Matka Boska jest ciemna, ponieważ jest czarna. Oni szukają swoich korzeni. Korzeni, swojej wartości. Ale do wartościowania. Powiedziałeś o Ameryce, że dalej ją kochasz, chociaż może rzadziej tam bywasz niż kiedyś, ale rozumiesz ten kraj? Dzisiaj, jak patrzysz na ten wynik wyborów, myślisz sobie, kurczę, to jest kraj, który rozumiałem, ale już nie rozumiem, czy wręcz przeciwnie, pomaga ci to? Ja to rozumiem, dlatego że w ogóle świat to nie jest kraj. W dalszym ciągu gdzieś Ameryka jest liderem świata. I świat się po prostu zmienia. Jak się zmieni, gdzie, nie wiem, ale wiem, że są zmiany i muszą być. Czyli jesteś z tym pogodzony? No gdzieś tak, no akceptacja to jest pierwszy krok do w ogóle do czegokolwiek. No niby tak, tylko myślałem, że wiesz, może masz duszę artysty, więc myślisz sobie, no to dobrze, no to będzie Trump, będzie 8 lat rządził maksymalnie i później przyjdzie nowe, tylko zastanawiam się właśnie, wielu zwracało wczoraj uwagę też na to, że oni, podobnie jak w Polsce ten rok temu powiedzmy, ludzie mówią, no mi się strasznie nie podoba to, co się tu dzieje, więc ja na złość zagłosuję na PiS na przykład i nazajutrz, kiedy się okazało, że PiS wygrywa albo Duda wygrywa, to oni mówili, kurczę, to ja nie sądziłem, że takie są konsekwencje mojej decyzji. I no tak jest czasami też w Ameryce dzisiaj. Na pewno jest to samo. To jest dokładnie taki sam odruch, zresztą. Od rana dostaję z Nowego Jorku. Co się stało, tak? Message, SMS-y. I co pisze? Wiadomości. No, ludzie wychodzą na ulicę i płacą. Są, a szczególnie na przykład młode kobiety. To naprawdę strasznie. Tym bardziej, że one wierzyły, że pierwszy raz będzie kobieta prezydentem. A będzie kiedyś, myślisz? Czy teraz to już właściwie nie ma co pytać o to, co będzie, bo się to wszystko tak zmienia, że za dużo ryzyko? Co będzie. No ale mi się wydaje, że tak, że to się musi, to musi przejść, to musi się zmienić. Tylko wiesz co, to czasem jest tak, że idzie młodość musi się wyszaleć, więc podejmie jakieś inne decyzje niż byśmy chcieli, ale tutaj nie decydują młodzi, to decydują jacyś, czasem mam wrażenie, mityczni, anonimowi, wkurzeni, już nawet czasami przestaje wiedzieć, na co oni są wkurzeni, no ale mają taką siłę, że zmiatają rządy i przywracają swoje. No, no tak. Powinni w siebie bardziej spojrzeć, czy przypadkiem na siebie nie są wkurzeni. Może. Nie powinni być. Tak, oni są obrażeni, jak im się to mówi. Ich się pyta na przykład, a ile razy próbowałeś powalczyć o swoją pracę? Bo wtedy się okazuje, że być może wcale tego nie robił, ale jest wkurzony, więc państwo ma mu dać. No dzisiaj tak. Takie żądanie od państwa, że ma dać, wygrywa, no więc państwo daje. Ale muszę powiedzieć, że w Stanach jednak ludzie są bardziej, chyba najbardziej pracowici i zdyscyplinowani, jak ich gdziekolwiek znałem, może w Niemczech jeszcze. Ale to Ohio, ten środek Ameryki taki jest, no niestety jest spóźniony w rozwoju. Ale dlaczego? Bo nie wiem, Waszyngton nie łoży, przecież to też u nich jest tak, że federalne to jedno, ale lokalne to drugie. No. No. Trudno powiedzieć. Ty jak byłeś muzykiem, który przyjeżdża z innego świata, wiem, że to inne czasy, ale miałeś takie poczucie też nierówności, kiedy dochodziłeś do swojego na scenie muzycznej Ameryki? W muzyce nie, w Nowym Jorku nie, no przede wszystkim czas w Nowym Jorku, ale w podróżach czasami rzeczywiście to symboliczne Ohio, czyli cały ten środek Ameryki, jednak trochę inaczej wyglądał, ale wszędzie byli fajni ludzie, no jak ja nie mogę narzekać na nic w Stanach. Wiem, że było trudno, bo bardzo pracowicie, to był najbardziej pracowity czas życia,
ale warto było i chciało się. Maciej Maleńczuk, który ostatnio z nami podróżował po Warszawie, mówi: kurczę, dzisiaj jest taki szalony czas w Polsce, że ludzie się kłócą przy wigilijnym stole, ludzie się kłócą właściwie wszędzie, i to w rodzinach, i wśród przyjaciół, i tak dalej, i tak dalej. Jutro mamy 11 listopada, znowu będzie się cała Polska licytowała na to, kto jest większym patriotą. Dla ciebie patriotyzm to co? Dzisiaj? W takich czasach, 2016 rok, powiedzmy. Nigdy nie byłem patriotą. Od 15 roku życia wiedziałem, że jestem obywatelem świata. I moim marzeniem było mieszkać w Nowym Jorku i być Nowojorczykiem. I czuję się, gdziekolwiek nie jestem, czuję się w podróży, a czuję się Nowojorczykiem. I naprawdę, naprawdę uważam, że patriotyzm jest pierwszy krok do piekła. Tylko tak rozumiany, jak dziś on chce być rozumiany, no, tak? No, czyli, że masz kochać to ojczyzny, choćbyś nie wiem, jak chciał, tak? Tak, wybujały patriotyzm to jest droga do faszyzmu, prosto, to jest nacjonalizm, faszyzm i tak dalej. Ale widzisz, no to w złych czasach przyszło nam żyć, bo nawet wczoraj, kiedy, ja mówiłem o tym gościu z Ku Klux Klanu, to jedno, ale wczoraj we Francji pani Le Pen, która będzie walczyła, zrobi wszystko, żeby ma szansę, ona mówi: no, nasi wygrywają, podnieśmy wysoko głowy i idźmy do boju. No to straszne. No, to... A to myślisz, bo tak, z biedy to się bierze, z czego jeszcze to się może brać? No? Może niekoniecznie zawsze z biedy, czasami z samych takich odruchów, że po prostu, że taki Trump był nie prezydent, tylko taki miliarder czy coś, ma tak, ludzie latają samolotami własnymi, to, a ja tutaj muszę wstawać o 7 rano i zasuwać i wiązać koniec z końcem. No tak, ale no on akurat miał tak, że odziedziczył coś po ojcu, ale jest wiele osób, które mają te samoloty, mają te pieniądze, ale doszło do nich ciężką pracą. No. A czasem mam takie poczucie, że jak powiesz tym wkurzonym, że stary, ale to nie jest tak, że to spadło komuś z nieba, tylko zapracował na to, nie są w stanie w to uwierzyć. No. Zgadzam I uważają, się że to się ukradło, zawsze się ukradło. No. Oczywiście zgadzam się w 100%. Jak pracujesz, to masz, gdziekolwiek nie żyjesz. Tak mówi Michał Urbaniak. Michał, bardzo dziękuję za spotkanie i za zwiedzanie Warszawy rano z nami. Dzisiaj już jakiś taki jest spokój, wiesz, w tym kraju jest o tyle fajnie, że co chwilę ludzie mają długi weekend. Jutro zaczynają kolejne, więc się zrobiło jakoś tak cicho i spokojnie, więc też bez problemu sobie mogliśmy spokojnie pojeździć. Widziałem, że bardzo fajną widownię mamy, która nas słuchała i podpatrywała, więc dziękuję ci bardzo jeszcze raz. Ja też wszystkiego dobrego. Dziękuję za przyjazd. Dziękuję. I Michał miłego Urbaniak. Dnia. Do zobaczenia i weekendu patriotycznego. No cześć. Właśnie.